Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Język angielski, no bez niego już powoli trudno jest żyć. No i przychodzimy z pomocą. a Ściślej mówiąc, przychodzi pan profesor Maciej Doksa, aby nauczyć go, nauczyć was troszeczkę tego języka. Może, mam nadzieję, że przygotować do matury. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Dzień dobry, drodzy uczniowie, dzień dobry maturzyści. Przede wszystkim dzisiaj będziemy mówić o tym, jak napisać tak zwany opinion essay, czyli rozprawkę typu za lub przeciw. A to proste będzie. No ale zobaczmy. Dzień dobry. Tak jak już powiedziałem, na wstępie dzisiaj będziemy mówić o tym, jak napisać. Na maturze, ale również w klasie. Ehm, rozprawkę typu za lub przeciw. Ehm, ona w języku angielskim nosi nazwę for or against essay albo opinion essay. Ehm, generalnie, jaki to jest typ rozprawki? Jest to rozprawka, w której na początku, we wstępie, stawiamy tezę, czyli przedstawiamy nasze stanowisko na dany temat. Ehm, praca dotyczy oczywiście jakiegoś tematu, który no powiedzmy jest mniej lub bardziej kontrowersyjny i Wy e, stawiacie tezę, e, m, to znaczy przedstawiacie Wasze stanowisko, czy jesteście za, czy jesteście przeciw, czy chcielibyście, żeby zrobiono tak lub inaczej i e, w dalszej części pracy, w rozwinięciu bronicie tej tezy, przedstawiając argumenty na jej poparcie. Czyli generalnie właśnie bronicie swojej opinii, dlatego e, praca ta w języku angielskim nazywa się właśnie opinion essay. I tutaj w tej pracy wyrażamy nasze własne, czyli subiektywne, osobiste zdanie na dany temat. To jest praca pisana z własnego punktu widzenia. E, e, tutaj nie musimy przedstawiać argumentów e, innych osób czy argumentów stron jakiegoś e, konfliktu czy zagadnienia, tylko mówimy co my uważamy i dlaczego tak uważamy. Jak przedstawia się struktura takiej pracy? Z grubsza wygląda ona mniej więcej tak. Najpierw dajecie wstęp, potem w tym wstępie, tak jak powiedziałem, powinna zawrzeć się teza, czyli powinniście przedstawić własne stanowisko na dany temat, i potem w kolejnych akapitach, najlepiej trzech, zaraz powiem dlaczego, najlepiej trzech akapitach rozwinięcia powinniście zawrzeć argumenty na o poparcie waszej tezy, na obronę waszej tezy i na końcu zakończenie pracy. E, z grubsza powinno to tak wyglądać, to jest bardzo czytelny podział, widać, e, tak, gdzie jest wstęp, gdzie zakończenie i widać też e, poszczególne, osobne argumenty. Czasami e, też zdarza się i jest to też dopuszczalne, żeby te argumenty, trzy na przykład, e, były zgrupowane w jednym akapicie. Takim jednym akapicie rozwinięcia, to też jest dopuszczalne, można to wrzucić w jeden akapit, czyli wtedy praca będzie miała tak naprawdę trzy części wstęp, jedno rozwinięcie i zakończenie. Ja osobiście polecam ten podział, który jest tutaj, ponieważ w nim dosyć ładnie widać, gdzie dany argument się zaczyna, gdzie się kończy. Tak? Jest to troszkę takie bardziej czytelne moim zdaniem. No dobrze, to teraz powiedzmy sobie o tym, co w poszczególnych częściach tej pracy powinniśmy zawrzeć. Po pierwsze, we wstępie e, powinniśmy przedstawić temat i po drugie postawić tezę, czyli własną opinię na ten temat. I mamy tutaj przykładowy e, taki temat, a temat, który ja sobie sam przyznam, wymyśliłem, ale e, myślę, że on się dosyć dobrze nadaje, e, ponieważ dotyczy kontrowersyjnego, dosyć zagadnienia, w którym e, na temat którego większość osób ma jakąś tam swoją opinię. Czyli na przykład kara śmierci pozostaje bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem, które ma równie wielu zwolenników, co przeciwników. Czy uważasz, że kara śmierci powinna być stosowana? No i w ten sposób sformułowane pytanie, czy uważasz, czyli pytanie ogólne, wymaga oczywiście odpowiedzi albo tak, czyli uważam, że powinna być stosowana, czyli jestem za. Karą śmierci, albo nie. Uważam, że nie powinna być stosowana, czyli jestem przeciw. I e, e, takie stanowisko powinniście zawrzeć, czyli albo jesteście za, albo przeciw. I teraz, tak jak powiedziałem, e, we wstępie powinny się znaleźć dwa elementy. Po pierwsze, przedstawienie tematu, to znaczy, powinniście w ogóle napisać, czego będzie dotyczyła ta praca, bo czytający musi wiedzieć, o czym ona będzie. Czyli generalnie wprowadzić temat kary śmierci, i tak powiedzieć, że on jest jakiś tam kontrowersyjny i że mm, niektórzy są za, niektórzy są przeciw, yy, itd, tak i tak dalej. No i popatrzcie, przykładowe zdanie. Death penalty is a controversial form of punishment while it is banned zakazany. In many countries, in others it is still used for the worst crimes. Even in the US, some states allow it while others do not. Czyli mamy takie wprowadzenie, także Dowiadujemy się z niego, że praca będzie dotyczyła kary śmierci. Dowiadujemy się, że jest to kontrowersyjny sposób karania, że w niektórych krajach jest dopuszczalny, w niektórych nie. W Stanach Zjednoczonych jest w niektórych Stanach dopuszczalny, w innych nie. To zdanie na temat Stanów Zjednoczonych też tutaj jak gdyby plusuje czyli daje Wam jakby dodatkowe punkty, jeżeli chodzi o treść. Powiedzmy, że dodatkowe punkty, bo e, dotyczy też jak gdyby, znajomości realiów krajów anglojęzycznych. Tak? Jeżeli ktoś wie, że w Stanach Zjednoczonych faktycznie w niektórych stanach kara śmierci jest dopuszczalna, a w innych nie, i e, to napisze, no to pokazuje, że posiada też jakąś wiedzę na temat krajów e, anglojęzycznych, co też się liczy. Czyli przedstawiamy temat we wstępie, i również we wstępie musimy postawić tezę. Czyli, tak jak powiedziałem, czy ta kara śmierci powinna być stosowana, czy nie, Waszym zdaniem? No i popatrzmy, jak można to zrobić. Personally, I believe that capital punishment, to jest inna nazwa, death penalty, is an unnecessary and cruel form of punishment and should be banned all over the world. Czyli osobiście uważam, że kara śmierci jest niepotrzebną i okrutną formą karania i powinna być zakazana na całym świecie. I w tym momencie, tak stawiamy. Tezę jest oczywiste, że osoba, która napisała, czyli autor, czyli Wy, e, jest przeciwko karze śmierci. No i teraz przechodzimy do rozwinięcia. W rozwinięciu, tak jak powiedziałem, powinniście zawrzeć argumenty na poparcie Waszej tezy. Czyli jeżeli jesteście przeciwko karze śmierci, to musicie po prostu napisać, dlaczego jesteście przeciwko. I tutaj, e, kiedy będziecie prezentować te argumenty przeciwko karze śmierci, to... E, powinniście e, stosować raczej, chociaż nie jest to w sumie e, konieczne, ale jakieś takie wyrażenia, które sugerować będą, że faktycznie e, to jest Wasze zdanie. Na przykład: In my opinion, I believe to my mind, czyli moim zdaniem, as I see it, albo: I consider death penalty as, czyli uważam karę śmierci za i coś tam dalej dajecie, co, co chcecie faktycznie e, powiedzieć. Tak jak powiedziałem, można również stosować zwroty, które są zwroty wprowadzające, argumenty, które są troszkę bardziej neutralne, czyli na przykład first of all, firstly, czyli po pierwsze, moreover, what is more, furthermore, in addition to that, czyli ponadto co więcej, last but not least, czyli ostatnie ale najmniej nie najmniej ważny argument, finally, czyli wreszcie. Również można stosować takie zwroty jak The main disadvantage, drawback albo downside of coś tam is that, czyli główną wadą um, czegoś jest to, że w tym przypadku na przykład kary śmierci. Oczywiście, jeżeli będziecie za czymś, czyli gdybyście na przykład byli mm, w tym przypadku za karą śmierci, no to raczej nie będziecie używać słów disadvantage, drawback i downside, tylko raczej słów, które będą przedstawiały zalety kary śmierci, waszym zdaniem, czyli advantage. Benefit plus of something. E, I e, tak jak powiedziałem, w rozwinięciu e, moim zdaniem powinny się znaleźć trzy argumenty. Dlaczego ja twierdzę, że trzy? Oczywiście nie jest to nigdzie e, napisane, że muszą być trzy argumenty, ale przy tym limicie słów, który obowiązuje na maturze. Rozszerzonej z angielskiego, właśnie przy pracy pisemnej, czyli 200-250 słów, te trzy argumenty jakby najbardziej mają sens. To znaczy, przy trzech argumentach będziecie w stanie rozwinąć te argumenty na tyle, żeby no, uznać, że dany argument faktycznie jest jakoś ładnie rozwinięty, a nie przekroczycie limitu słów. Jeżeli dacie więcej argumentów, na przykład 4, 5, też możecie. Ale wtedy, żeby zmieścić się w tym limicie słów, czyli żeby nie przekroczyć 250 słów, automatycznie rozwinięcie tych argumentów będzie krótsze. Tak? Te akapity z poszczególnymi argumentami będą krótsze, żeby się zmieścić w limicie słów. Więc mogą być one takie troszkę, no, mówiąc żartobliwie, niedorozwinięte te argumenty, tak? czyli zbyt krótkie, czy te akapity z rozwinięciem tych argumentów. Natomiast, jeżeli będziecie dawać mniej niż dwa argumenty, no to wtedy możecie się narazić na to, że praca zostanie oceniona jako taka, w której brakuje bogactwa argumentów, bo są tylko dwa, tak? Czyli że za mało jest, że jest, nie wiem, zbyt mało właśnie tych argumentów. Więc tak sobie myślę, że te trzy argumenty, może cztery to jest taka optymalna liczba, gdzie faktycznie będziecie w stanie je dosyć dobrze rozwinąć, a nie przekroczycie um, limitu słów, a będzie ich też wystarczająco dużo, żeby uznać, że temat został dobrze, e, czy wasza teza, że została dobrze zargumentowana. I teraz tak, jak taki jeden akapit e, z argumentem i jego rozwinięciem powinien wyglądać? Na początku każdego Paragrafu, czy właściwie takiego, takiej części zawierającej jeden argument, e, czyli na początku każdego paragrafu prezentującego dany argument, powinno stać tak zwany topic sentence. Co to jest topic sentence? No, to jest taki zwrot angielski, który oznacza zdanie takie główne, które jak gdyby jest syntezą e, całego akapitu. E, cały akapit potem jest jakby uzasadnieniem tego jednego zdania. To jest jakby, jakby taka mini teza w ramach jednego argumentu, w ramach jednego akapitu. I potem, po postawieniu tego topic sentence, czyli tej takiej mini tezy, musicie ją po prostu rozwinąć, tak, jakoś tam uargumentować. No i popatrzcie, jak to można zrobić. First of all, death penalty is irreversible. Irreversible znaczy nieodwracalne. I to jest taki topic sentence, który stwierdza, że pierwszą jakby wadą tej yy, kary śmierci jest to, że jest ona nieodwracalna. I to jest to topic sentence, które mówi, że właśnie yy, to jest złe w karze śmierci, że jest nieodwracalna. I teraz dalsza część kapitułu służy temu, aby rozwinąć tę myśl, powiedzieć, co to znaczy. I dlaczego to jest źle, że ona jest nieodwracalna, tak? dlaczego faktycznie jest to um, wada kary śmierci. No i właśnie, rozwijamy. In the case of a mistake of the legal system, you cannot bring back the executed person's life. There have been cases in many countries that innocent people have been sentenced to death and executed. Even in Poland recently we have had the case of Mr. Komenda, Uh, who, after being sentenced for murder and spending many years in prison, was finally found not guilty of the crime. If there was death penalty in the Polish law, he might have been already executed. Czyli właśnie Jest tu wyjaśnione dlaczego? To jest wada kary śmierci, ta jej nieodwracalność, tak i mówimy, że faktycznie system um, system E, prawny czy system sądowniczy jest niedoskonały, zdarzają się wpadki, zdarzały się, że ktoś został e, niesłusznie oskarżony i skazany za morderstwo i że takie osoby już w przeszłości zostały e, stracone albo że siedziały długo w więzieniu. Można po powołać je, oczywiście, jeżeli ktoś wie, e, na jakiś przykład z życia, tak jak tutaj, tak, ta słynna sprawa w Polsce. E, nie pamiętam jak ten pan miał na imię, ale e, komenda. E, jego nazwisko miał Tomasz, który e, faktycznie został skazany za e, gwałt i morderstwo. Odsiedział wiele lat w więzieniu, następnie został oczyszczony z zarzutów. I faktycznie w tym przypadku można stwierdzić, że m, gdyby m, kara śmierci była stosowana, to prawdopodobnie zostałby stracony, czyli właśnie taki przykład można podać z życia, gdzie faktycznie ta kara śmierci byłaby wadą, tak? czyli byłaby niedobra. I taki schemat rozwinięcia argumenty w każdym z tych akapitów, do każdego argumentu zachowujemy, czyli dajemy, tak jak powiedziałem, ten topic sentence, czyli tą taką mini tezę wewnątrz, Jednego e, akapitu, która odnosi się do jednego argumentu i potem tą mini tezę rozwijamy. E, dobrze. I na samym końcu pracy wiadomo, mamy część, która się e, zwie zakończeniem. W zakończeniu co możemy umieścić. Generalnie najczęściej w zakończeniu powtarzamy swoją tezę, czyli znowu mówimy, że jesteśmy albo za, albo przeciw. I reasumujemy argumenty, czyli te same argumenty jeszcze raz przytaczamy, najlepiej innymi słowami, bardzo krótko, zwięźle, tylko tak y, hasłowo. No i można tutaj używać na rozpoczęcie takiego mm, zakończenia mm, takich zwrotów jak: In conclusion, summing up, to sum up, all in all, one wszystkie mniej więcej znaczą to samo, czyli e, w podsumowaniu, e, w konkluzji, Uh, można taki zwrot zastosować jak all things considered, czyli biorąc pod uwagę, biorąc wszystko pod uwagę, albo considering the arguments mentioned above, czyli biorąc pod uwagę wyżej wymienione czy wyżej wspomniane argumenty. I pamiętajcie, że koniecznie po takim zwrocie musi być przecinek. Tak? To jest uh, stała rzecz, to musi być. Uh, no i popatrzcie, jak może właśnie całe takie zakończenie wyglądać w przypadku tego. Tematu, o którym tu mówimy, czyli tej kary śmierci. In conclusion, I believe that capital punishment should definitely not be used, czyli to jest powtórzenie tej o, tezy, czyli znowu mówimy, że uważamy, że kara śmierci nie powinna być stosowana i wyjaśniamy dlaczego. As, albo because it is cruel. Przypuśćmy, że ktoś taki argument wcześniej przedstawił, że kara śmierci jest okrutna does not give any chance of rehabilitation and resocialization czyli nie daje szansy tak rehabilitacji czy resocjalizacji um, jeżeli ktoś taki argument wcześniej przedstawił and cannot be reversed to is jest tu niepotrzebny jakiś błąd się wkradł and cannot be reversed in the situation when the person has been later found not guilty of the crime czyli to dotyczy tego argumentu, o którym mówiliśmy, że kara śmierci nie może być cofnięta odwrócona, jeżeli została już wykonana a co zrobić właśnie, jeżeli ktoś później został uznany za faktycznie niewinnego, tak? Czyli tak jak widzicie tak naprawdę w tym zakończeniu jest powtórzona teza Znowu powtórzone są argumenty, ale tylko tak krótko, zwięźle, hasłowo na poparcie tej tezy. Tutaj również w zakończeniu można dać takie elementy, jak na przykład zaproponować jakieś działania albo rozwiązania danego problemu. Czyli na przykład, czy uważacie, co powinno się zrobić w tej sprawie. Tak? Ewentualnie można również zawrzeć takie przewidywania co do tego, co w danej kwestii, która pewnie jest kontrowersyjna, w przyszłości się stanie, jak to się rozwinie, tak, jakie będą e, działania dotyczące tej sytuacji. Można też to e, w zakończeniu dodać, czyli na przykład, czy uważacie, że kara śmierci... E, będzie zakazana na całym świecie w końcu, czy też, że nie, czy że pozostanie tak, jak jest teraz, tak takie nawiązanie jak gdyby do, do, do samego tematu i y, omówienie rozwoju wypadków. I na koniec kilka rad i ostrzeżeń. Um, już na poprzedniej lekcji o tym mówiłem, na poprzedniej lekcji dotyczącej tego, jak pisać rozprawkę za i Przeciw, e, pamiętajcie o limicie słów, 200-250 słów. Proszę liczyć słowa w trakcie pisania pracy, ponieważ po napisaniu pracy, jeżeli okaże się, że tych słów jest za mało lub za dużo, to potem jest problem, żeby tą pracę albo skrócić. Wtedy zaczyna się wykreślanie. Można wykreślić coś e, istotnego, niestety niechcący, albo z konieczności, albo zaczyna się dodawanie, wciskanie jakichś tekstów, jeżeli praca okazuje się za krótka. Lepiej liczyć w trakcie pisania. Eee, z grubsza wiemy, w którym momencie osiągnęliśmy mniej więcej połowę pracy. Tak, w przypadku na przykład tej pracy, jeżeli popatrzymy sobie na schemat, no to wiemy, że tak licząc słowami, mniej więcej, połowa pracy wypada w połowie tego drugiego argumentu, tak? Graficznie byśmy sobie mogli nawet linię tam zrobić, taką przecięcia, połowę argumentu, więc tam mniej więcej, jak będziemy w połowie tego drugiego argumentu, to powinniśmy mieć około 100-125 słów napisanych. Więc trzeba liczyć w trakcie pisania, żeby wiedzieć, w którym momencie jesteśmy, czy musimy się streszczać, czyli zacząć pisać bardziej zwięźle, czy też musimy troszkę więcej dodawać tego tekstu, nie wiem, bardziej rozwijać argumenty, no, żeby... Faktycznie ten limit y, y, dolny 200 słów y, spełnić. Również proszę pamiętać, że y, y, rozprawki y, na egzaminie maturalnym muszą być pisane w stylu formalnym, czyli bez skrótów, czyli nie wolno, i o tym trzeba pamiętać, bo niestety my już mamy taki troszkę automatyczny y, nawyk pisania tych skrótów, czyli isn't, don't, can't, haven't, hasn't. Uh, jakieś skrócone will i tak dalej, i tak dalej. Tego nie wolno robić, to jest błąd formalny. Um, muszą być pełnymi wyrazami pisane um, te wyrażenia. Również nie wolno używać wyrażeń kolokwialnych, czyli potocznych, tak? czyli na przykład takich wyrażeń jak piszecie, nie wiem, się mówi this sucks, to jest do bani. Nie można napisać uh, I think death penalty really sucks. Tak? Nie można, bo jest to wyrażenie generalnie potoczne, kolokwialne. Również nie wolno stosować jakichś wyrażeń zaczerpniętych ze slangu, ponieważ to też nie jest język formalny, mogą one być niezrozumiałe, nie zawsze znane. I co jest oczywiste, nie wolno też stosować wulgaryzmów. A. Proszę również pamiętać o właściwej strukturze pracy, właściwym podziale na części, to też jest oceniane, czyli żeby był właściwy podział na paragrafy, na kapity, tak, czyli na części pracy, żeby był, żeby te części pracy zawierały w sobie odpowiednie rzeczy, odpowiednie treści, tak, zwroty formalne dla, charakterystyczne dla danego typu pracy, żeby ten podział na części był też proporcjonalny, tak, żeby nie było tak, że na przykład, nie wiem, jeden akapit z argumentami będzie trzy albo dwa razy dłuższy od drugiego akapitu z argumentem, tak? One powinny być z grubsza, oczywiście nieco do linijki, ale tak jak mówię, z grubsza powinny być mniej więcej tej samej długości. Pamiętać o odpowiedniej długości wstępu i zakończenia, żeby one raczej nie przekraczały długości tych akapitów rozwinięcia. Również kolejna rada, pomyślcie o argumentach za lub przeciw, bo w przypadku tej pracy albo będziecie brać argumenty za, albo argumenty przeciw jakiejś kwestii, przed napisaniem pracy. Tak? Wtedy możecie sobie najpierw spokojnie wybrać, czy wymyślić te argumenty, zdecydować, które są lepsze, o których będziecie pisać najpierw, o których później może któreś odrzucicie, tak? to taki właśnie wstępny, jakby dobór tych argumentów, to proszę sobie zrobić przed pisaniem pracy, bo wtedy, jak już zrobicie, dokonacie takiego wyboru, to potem praca się też pisze łatwiej, bo wiecie już generalnie, co macie pisać, tak, jak już żeście sobie to zaplanowali. No i ostatnia rzecz, o której już również mówiłem na poprzedniej lekcji: proszę przeczytać pracę po napisaniu. Ja wiem, że się nie chce, bo to jest na końcu matury zazwyczaj pisana ta praca, i człowiek już jest zmęczony i ma dosyć, ale czytając już gotową napisaną pracę, czytamy ją już bardziej tak na spokojnie, no bo już mamy ją napisaną, tak, czyli jest gotowa, nie musimy się zastanawiać i wymyślać jak napisać, co napisać. Bardzo często jeszcze da się wychwycić dużo różnych błędów, często takich trywialnych błędów, które normalnie, a, których normalnie byście nie popełnili, tak, i potem się uczniowie łapią za głowę, jak ja mogłem coś takiego napisać albo ja nie wiem czemu ja tak napisałem, tak, więc e, przeczytanie pracy po jej napisaniu Często pozwala wychwycić dużo różnych takich e, błędów. No dobrze. E, mili Państwo, myślę, że ta krótka prezentacja e, będzie dla Was przydatna przy pisaniu pracy na maturze e, pisemnej. Na innych lekcjach omówimy sobie również e, inne typy prac, które mm. mogą się tam pojawić. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnej lekcji.